Cześć wszystkim, ja się nazywam Andrzej, a mój kanał Aki It's My Life traktuje na czapeczce. Zapraszam do oglądania, jesteśmy na wycieczce. Gdzie? To zaraz zobaczycie. A jesteśmy... Góra Witosza. Tam zmierzamy. Zapraszam. Jesteśmy w takim miejscu, Staniszów. Idziemy na Górę Witosza. Tam byliśmy sobie, zrobiliśmy taką fajną fotę przy mufonie. I idziemy schodkami do góry. No jest ich trochę. Wędruszka pod górę. Takie skałki po drodze, takie widoczki. No i tutaj mamy ze Skalnego Miasta podróbkę. Podeprzemy kamyczek, a co tam? Resztę zrobimy. O. Niech patyczek trzyma, żeby się nie spadło takie wielkiemu kamieniowi. Już tam schodzimy, moment. Już Ala tam idzie. Halo, halo! O! O! Mamy takie zejście. Dosyć ekstremalne. Ale co to ma? I już jestem tam. Fajna miejscówka. O, ogniska tu robili. Ta wielka skała trzyma się na takich rzeczach. Tutaj jeden kamol taki wielki podpiera to wszystko. Tam byłem przed chwilą. No i znowu kawałek wspinania się. Świeżego powietrza. Pięknym słoneczko świeci. Temperatura coś powyżej 10 stopni, ale odczuwalna jest większa. Jakieś 15, no nie wieje wiatr. Myślałem, że będzie wiało, ale nie wieje. Nie używam nawet mikrofonu. Także myślę, że powinno być wszystko dobrze słychać. Jak będzie wiatr, to najwyżej założę mikrofon. Zamontuję, póki co nie ma takiej potrzeby. Takie widoki. Ale lecimy dalej. Taka stromość. My nagrywamy z dołu, a córcia nagrywa z góry. Nie wiem dlaczego, ale ma lampę włączoną. Lampę ma włączoną. Tak, żeby był lepszy efekt. Nie chciała zejść po mój telefon. No trudno. A teraz ponagrywamy trochę mnie i trochę widoczków. Także macie widoczki jak i z jednej, tak i z drugiej strony. Nie wiem jak tutaj ze stabilizacją to wyjdzie, ale dobra. Tak, jesteśmy na miejscu, idziemy na miejsce Górę Witosza.
Idziemy poczytać, co tam będzie. Tam już mam taką tablicę informacyjną. A tutaj mam tabliczkę, gdzie mamy się kierować. No i tak to tam wygląda. No i mnie już jest gorąco, także trzeba czapkę zaraz ściągnąć. Tam nie wiem, czy widać góry w śniegu. Poczytajmy, co tu dali nam za informację. O, tego jeszcze nie widzieliśmy. Góra Witosa w Staniszowie. No, znajdujemy się na Witoszy, wzniesieniu charakteryzującym się niezwykłym bogactwem form skalnych. To prawda. Nie chce mnie się tego czytać. Jak coś, to zrobić sobie screena i poczytać. No, fajne rzeczy tutaj są napisane. Także nie wiem, czy iść tu, czy iść tu. No one poszły tam, no to ja też jestem zmuszony tamtędy iść. Szlak prowadzi w lewo. A tutaj mamy takie coś. Żoneczka mówi, że sztos. No proszę was. Nie wiem, jak to widać. No nie, no też elegancko. Super sprawa. Tam, nawet Ala się nie prześlizgnie. Tam mamy taki widoczek. Chcesz powiedzieć o swoich odczuciach? Jak to wygląda? No klaustrofobii nie ma, fajnie jest. No. Też tutaj, też tutaj się wspiera. Na skałę. Dobra, przejdź. Można się oprzeć. No. Także ten, także o. Co tam jest? No. Przepuść. Tam jest ta droga, w którą chciałem iść, ale właśnie nie poszedłem. To fajnie zablokowane. Elegancko. Dobra, idziemy dalej. Ten mech jest super. Zrobię sobie też jakąś fotkę. Dobra. Wyszliśmy z tego miejsca. Fajnie było. Idziemy dalej sobie. A żebyście mnie nie musieli oglądać takiego wielkiego, to oglądacie teraz widoczki. Także szkoda, że żadna chyba kamera tego nie odda, co widzicie okiem. Spróbuję zrobić jakieś zdjęcie ze zbliżenia zaraz i tutaj wrzucić. Będziecie mnie jeździć po lewej czy prawej stronie. No ale tutaj mówię, to co widzi oko, tego nie zobaczy żaden obiekt. Muszę zrobić fotkę. No i widzieliście teraz foteczkę fajną ze zbliżenia. 6-krotny zoom. I tak wyglądają właśnie góry wiosną. Jeszcze śnieg całkiem nie stopniał. Także to jest właśnie największy czad. Patrzcie tutaj, jak to wygląda. Masakra. Ale czarnik. Idziemy dalej. W ostatnim czasie, już dawno, co dawno, w sumie to w lutym był na filmik z morza. Tam chyba 3 odcinki były, tak? Mieliśmy na urzędzie. Tam to nic nie dawałem. Subskrypcje rosną. Bardzo to cieszy, jak cyferki rosną. Jest fajnie. Uwielbiam to. Uczucia to tak jak się idzie na grzyba. Znajdzie się grzyba. No, kierunek jest tutaj, na górę Witosza. No one poszły tam. No dobra, idę za nimi, no co. Także wracając do tych subskrypcji. Fajnie, jak cyferki rosną, a najlepsze to jest to, że filmy mają oglądalność. Znaczy, że się podobają. Jak się podobają, jest super. Mam nadzieję, że to, po co to robię, i mi się będzie podobać. Pozdrawiam, jeszcze nie mam, a już pozdrawiam. Także jeżeli chcesz oglądać, to macie dziadka pozdrowienia. Dobra, lecimy dalej. A ten, kto wie, po co to robię, to wie, o czym mówię. No to lecimy dalej. Takie skałeczki fajnie, jedna na drugie położone. Fajnie widać, jak się przebijają przez nie promienie słońca.
takie tunele, takie przejścia. Nie wiem, chyba trzeba tutaj porobić jakieś fotki na Instagrama albo coś. Dobra, trzeba coś tu się zapromować. Takie podejście takimi sutkami. Już taka pora dnia, że coraz więcej ludzi będzie. I co, trafiliśmy tak, że jesteśmy, no, jest niewielu. Pomysł, żeśmy minęli. Już za nami, gdzie siedzieli, już zaczyna się robić ruch. Schody męczące, dałem w kolano. Więc jesteśmy prawie na samej górze. No i trochę po sapie. Ale te schodki naprawdę były męczące. Tu jest taka budowla na szczycie tej góry. Ale to jest nic. Zaraz postaram się tam wejść. Zobaczyć, jak to wygląda z góry. Tak mamy widok ze szczytu. No, trochę się zacofałem. Ale naprawdę było co wchodzić. Ładny widok. Gdzie, w jakiej jaskini, gdzie wy jesteście? A ja myślałem, że jesteście na górze już. A ja w tej jaskini nie byłem. Przeszedłem obok, nie wiem czy ją widzicie, moją żoneczkę. Nie widać. Za szklaczkami tam jest. Może będę miał jakieś tam fotki stamtąd, to dorzucę. Gdzieś tutaj zobaczycie. A tak się prezentują widoki. Najlepszy to jest właśnie ten śnieg. O, szybko się zasapałem, powiem, szybko przeszło. Ten śnieg na górach jest super. Teraz zrobię coś ze zoomem, ale muszę właśnie włączyć stabilizację. No tak wygląda to ze zoomem, ale już nie będzie stabilizacji. Tak wygląda z góry Staniszów. Miejscowość obok tej góry. Naszego Passerati nie widać, ale wiem gdzie stoi. Akurat za zieloną choinką. Tutaj gdzie ta choinka jest. Tam na tym podejście byłem. Podejście. I takie widoczki mamy. Z drugiej strony. Nie wiem czy to telefon odda. Bo prosto pod słońce jestem. Tak. To jest Śnieżka. To jest właśnie Śnieżka. A byłem z drugiej strony. Tam na takim podejście. Nie wiem, widać. Stronę to, jak one się nazywają, Źrenica, Kotły, właśnie tam, to, a tutaj jest właśnie Śnieżka. Sorry, że tak bez stabilizacji, ale spróbuję to później w programie ustabilizować. No jak jest stabilizacja, to nie ma zbliżeń. Jak są zbliżenia, to nie ma stabilizacji. Teraz idę z córcią zobaczyć jaskinię, którą przeszedłem, której nie zauważyłem. A one tam z żoneczką były, córcia. Z żoniką tam weszły, a ja tego nie widziałem. Przeszedłem obok. Tak, patrzycie, gdzie ja patrzę, no to patrzcie, jakie są schodki. Trzeba być ostrożnym, bo można wyciągnąć orła.
i ząbki zgubić. Tak. Córka tak wyczaiła tutaj. Tam tego nie znalazł. Proszę. Idziemy. Faktycznie tam nie znalazł. Jak to się stało, że ja tego nie widziałem? Są schodki. Tylko poręcz to chyba to wprowadziła trochę w błąd. Bo zakryta. Moment, bo muszę chyba okulary ściągnąć, bo zaczynam nic nie widzieć. To no fuck, ty jak ten. Jak jakiś okop, nie? No co, tutaj do góry tylko samoloty można było wyładować. Elegancko, ja się kręcę. Nie, no tu widać moment, bo ja patrzę, nie patrzę w to nagrywam, tylko patrzę gdzie idę. Moment, zmienię kamerkę, zobaczymy, może jakąś lampę wsadzę. Teraz mamy z lampą. Nie wiem, czy coś tu daje. Taka fajna jest, znaczy jaskina. No to przelotówka taka. Ale to można jaskinę nazwać. Tutaj można byłoby się spinać stamtąd tutaj. Zastanawiam się, czy tam pod spodem coś jeszcze by było? Ciekawostka. No to no, jeszcze jedna by była jaskinia. Tak? To by... Aha, to jest te przejście. No, tak. A tu mamy jaskinię nad jaskinią. No to tutaj pewnie tu... O, no tak. Tam widać, że są prześwity. To idziesz po kontynuacji. To pewnie się coś tutaj zawaliło i zrobiło tam sufit, a tu podłogę. A zobacz, tu jest kamień na kamieniu. Nie jest jeden głaz. Patrzcie. Przecież to... Jak to wygląda, masakra. No jak słyszeliście to? Idę. Na razie. Czekam tutaj na moje księżniczki. Przez chwilę ponagrywałem się masakrycznie długo. No i co? I nie pykło. No ale cóż, zawsze można zrobić replay. Dobrze, że zobaczyłem CS5. No, także... Ja się powtarzam, ja to słyszę, że się powtarzam, no wy będziecie to słyszeć pierwszy raz. Pierwsza sprawa to tak, warto tu przyjechać. Naprawdę jest fajnie. Powietrze nie jest jakieś tam rewelacyjne, żeby tam było czyste czy coś. No i słychać samochody, jakieś piły spalinowe, coś tam. Ale tego nie czuć przynajmniej, ale czuć te, nie wiem, czy to choinki, czy co to, tak to nie znam się na drzewach, ale pachnie żywicą, pachnie tymi, to choinką, jak na święta. No, można do dobre porównanie, nawet nie zastanawiałem się, tak mi przyszło do głowy, tak to pachnie. Szkoda, że to tak daleko. Człowiek by tutaj częściej przyjeżdżał. No bo jest fajnie, no i pospacerować sobie po tych skałkach. No, wysiłek jest. Człowiek zasapany wszedł na górę. O, idą już gwiazdy. Także już kończę nawijać. Tutaj będziemy kończyć wycieczkę na górze Witosza. Zapraszam do tego, bo polecam, tak fajnie jest. Dziękuję za te subskrypcje, które tak szybko urosły. Zapraszam tych, którzy tego nie robią, do zasubowania. Jak zobaczyliście ten film, to do polubienia. Jak te cyferki rosną, jest fajnie. No proszę, jest już ten najważniejszy członek rodziny. Teraz mamy młodszy. Przyszły gwiazdy, odpoczęły na górze. No i co, no to mówię jeszcze raz. Koniec, jak dotrwałeś, zostaw lajka, suba, jak nie subujesz. Jak cyferki rosną, jest fajnie. Ten, kto wie, po co to robię, to wie. Już wcześniej też tam wspomniałem coś. No co? Pozdrawiam, cześć.